Ciało mężczyzny znalezione w Lędzinach w potoku Goławieckim. Prokuratura rejonowa w Tychach, która prowadzi postępowanie w tej sprawie, potwierdza, że to zwłoki Andrzeja Bryjoka, znanego w powiecie bieruńsko-lędzińskim lekarza. Wstępne ustalenia prokuratury nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyny śmierci. Na tym etapie nie można więc potwierdzić ani wykluczyć udziału osób trzecich. Oględziny na miejscu zdarzenia zwłok nie dały podstaw do postawienia takiego wniosku w sposób jednoznaczny. Została zarządzona sekcja zwłok, jak również będą wykonane badania toksykologiczne i dopiero po wynikach tych badań będziemy mogli wypowiedzieć się w dalszym zakresie co do ewentualnych przyczyn zdarzenia. Obecnie prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci tego mężczyzny. 59-letni Andrzej Bryjok był poszukiwany od minionego weekendu, a zgłoszenie o jego zaginięciu przyjęła w poniedziałek bieruńska policja. Wtedy też znaleziono ciało. Lekarz w powiecie bieruńsko-lędzińskim znany był nie tylko ze swojej zawodowej działalności. W 2006 roku zdobył zaufanie mieszkańców i został radnym. Mandat pełnił przez jedną kadencję. Jeżeli ktokolwiek chodził do lekarza, to na pewno nie było mu obojętne nazwisko dr Bryjok. Był specjalistą do spraw pracy, także też znają go na pewno pracownicy. Obecni byli górnicy kopalni KWK Ziemowit. Szkoda tylko, że ta śmierć przyszła tak nagle. Ja powiem szczerze, że też znałam i osobiście pana doktora. Był człowiekiem wielkiego serca, jak powiedziałam na początku, pomocnym. Zawsze można było usłyszeć od niego takie dobre słowo. W toku prokuratorskiego postępowania zostaną przesłuchani świadkowie. Wiadomo, że lekarz wychodząc z domu miał spotkać się towarzysko z kolegą. Na razie jednak nie wiadomo, kto widział Andrzeja Bryjoka po raz ostatni. Na podstawie wstępnych ustaleń prokuratura wyklucza samobójstwo.